Dzisiejsze rozważanie będzie takie troszeczkę nietypowe, trochę inne niż zazwyczaj. Chociaż miałem właśnie plany, a tutaj takie plany trochę pokrzyżowane, bo dzisiaj nie tylko ja będę brał udział w wygłaszaniu tego słowa. Będę miał pomocników, ale jeden pomocnik mi się rozchorował. Ale mam nadzieję, że jakoś to poradzimy. No i będzie wygłoszone to słowo. Pochylmy na początku nasze głowy. Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy za ten czas, który Panie tutaj mamy, za to, że możemy śpiewać, wielbić Twoje święte imię, Panie. Mam nadzieję, że te pieśni, te modlitwy są ku zadowoleniu Twojego ucha, Twojego serca, Panie. Dziękujemy Ci za to, że i my możemy z tego korzystać, Panie, i czuć tą radość. Teraz prosimy, aby Twoje słowo do nas przemawiało, Panie, abyś mnie prowadził w tym słowie, abym ja też uczył się tego słowa, poznawał je i wykorzystywał w swoim życiu, jak i my tutaj, Panie, dla zbudowania tego Kościoła, Twojego ciała. Amen. Kochani, dzisiejsze rozważanie ma taki tytuł Kazanie o duchach. I miałem się pytać dzieci, czy lubią historię o duchach. Różnie właśnie, zależy. Dzisiaj z tymi duchami jest dość dużo problemów. Są jakieś święta nawet w kwestii duchów, są wywoływacze duchów, ale duchy są. Duchy są i będziemy mówić o duchach. Mówiliśmy tydzień temu już o jednym duchu, o Duchu Świętym, który takim nietypowym duchu, który gdzieś tutaj przechadza się, a nawet mieszka w niektórych ludziach. No dzisiaj będziemy też mówić o duchu, którego wszyscy mają. Bez wyjątku. I będzie to takie rozważanie, może i też z tej serii takiej początków jakiś, a może jakiś podstaw, ale chciałbym, abyśmy pewne rzeczy uporządkowali i może też dzisiaj tak, no właśnie miało być też przy użyciu dzieci, więc też tak troszeczkę skierować, dlatego że my mamy dzieci, nie mamy takiej możliwości na dzień dzisiejszy, aby dzieci wychodziły podczas rozważania i miały swoje lekcje szkółki niedzielnej. No pewnie niejednokrotnie nudzą się podczas tego kazania, bo i długo, bo i mało zrozumiałe, więc dzisiaj będzie tak troszeczkę właśnie z użyciem dzieci i też dla dzieci, ale myślę, że i my też zrozumiemy. Ja niejednokrotnie, kiedy czytałem, w szczególności kiedy dzieci były jeszcze mniejsze, te historie biblijne, które są dla dzieci przygotowane, naprawdę wiele rzeczy zrozumiałem, wiele się też nauczyłem. Więc dzisiaj chciałbym, abyśmy pewne rzeczy tak sobie uporządkowali, może pomogą nam w zrozumieniu pewnych kwestii, wyobrażeniu sobie czegoś, dalej pójściu, może niektórych coś też zaskoczy. Poza tym, no, powiem wam, że doświadczenie ostatnich dni, powiedzmy dwóch, nawet trzech tygodni w rozmowach z ludźmi i tutaj już z ludźmi wierzącymi, chociaż nie tylko, naprawdę jestem zaskoczony, że czasami mi się wydaje, chyba to mi się wydaje, że są rzeczy oczywiste i patrzę na wiele rzeczy ze swojego punktu widzenia, zapominając, że ktoś może mieć inne poznanie. Miałem taką sytuację, że rozmawiałem z osobą naprawdę wiele lat wierzącą i ona nie rozumiała pewnych podstaw. Miałem też rozmowę z osobą, która wywodziła się, nie wiem jak tam, czy dzisiaj uczęszcza do jakiegoś kościoła, ale wywodziła się z kościoła katolickiego, a ona nie wiedziała, do kogo się modlić. No takie rzeczy by się wydawały, wiecie, oczywiste. Mnie by się wydawało, że oczywiste, ale czasami niektórzy nie wiedzą. Z całą pewnością jest dużo osób, które nas ogląda i też ma różne poznanie, tam są w komentarzach to zresztą widać. Nie tyle nawet sprzeczki, jak i rzeczywiście zapytania. I wydawałoby się może to czasami oczywiste takie. Czasami by się nawet wydawało, że ktoś sobie po prostu żarty robi, że o to się pyta. Ale to są poważne pytania.
I musimy o tym pamiętać, że będziemy spotykać ludzi. Dla nas pewne rzeczy oczywiste niekoniecznie muszą być dla innych. Kochani, dzisiaj będziemy mówić sobie o... Właśnie będzie tak troszkę kontynuacja. Ostatnio przybliżaliśmy, kim jest ten Duch Święty, że jest osobą, że mieszka w nas. Powinniśmy ją traktować jak osobę. I znowu sam kazanie, no jest tam gdzieś pies i wszyscy pamiętają psa z tego kazania, ale jak już chcecie zapamiętać psa z kazania, to proszę zapamiętajcie to. Duch Święty nie jest psem i nie traktujemy go jak psa. Traktujemy go jak osobę. Czyli zwracamy się do niego. Znaczy, to nie jest tak, że my coś zrobimy, a on będzie zawsze merdał ogonkiem. Pies tak zawsze, zazwyczaj. Jak dosyć dobrego zrobimy, to pies merda ogonkiem, bo się cieszy. A Duch Święty niekoniecznie, bo on jest osobą. Kochani, dzisiaj pierwszy list do Tesaloniczan. 5 rozdział i werset 23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Biblia mówi nam, między innymi w tym fragmencie, ale to nie jest tylko ten fragment, że człowiek składa się, nazwijmy to tak, z trzech elementów. Jest to duch, dusza i ciało. Jak troszeczkę od końca. Jeżeli chodzi o ciało, o zrozumienie ciała, to tak generalnie nie ma problemu. No bo każdy z nas ma lustro. Albo przynajmniej nawet jak nie ma lustra, to ja potrafię spojrzeć na siebie i zobaczyć moje ręce, moje nogi, moje ciało potrafię zobaczyć. A twarz sobie zobaczę w lustrze, więc wiem, że mam jakieś ciało. Więc raczej ludzie wiedzą, że mają ciało i powiedzmy, składają się z tego ciała, chociaż, a to już w przypadku bardziej ludzi wierzących. Ludzie wierzący to są tacy specyficzni. Ludzie wierzący potrafią skomplikować wszystko. I ludzie wierzący nawet potrafią skomplikować kwestię ciała i podejścia do tego ciała, ale o tym troszeczkę później. Co się tyczy ducha i duszy, to w tym miejscu już nie jest tak łatwo powiedzieć, że mamy ducha i duszę, bo o ile ciało widzimy, to ducha i duszy tak fizycznie generalnie nie widzimy. I rozmawiałem niejednokrotnie, znaczy najczęściej to akurat wychodziło w rozmowach z ludźmi, którzy należeli do Kościoła rzymskokatolickiego. Mówili, że duch i dusza to jest jedno i to samo. Dla nich to było jedno i to samo. I tak zacząłem się nad tym zastanawiać. Skąd taki mętlik? No i zacząłem oczywiście czytać Słowo Boże. Jeżeli Biblia mówi, że mamy ducha, duszę i ciało, to ja przyjmuję, ja osobiście, Paweł Banaś, że tak jest, bo tak jest napisane w Słowie Bożym. No z tym ciałem łatwo, ale Biblia mówi o duchu i duszy. I rzeczywiście niektórzy mówią, to jest jedno i to samo. Albo jest to, albo to. I tak kiedy zacząłem czytać Słowo Boże, ten mętlik, który jest, nie do końca jest spowodowany ludźmi, samymi ludźmi, czy też wierzącymi, czy też niewierzącymi. Dlatego, że jak przeczytamy Słowo Boże, a przeczytałem kilka przykładów, bo też specjalnie czytałem kilka przykładów, kilka tłumaczeń, to możemy przeczytać w Słowie Bożym o przeszyciu duszy, śmiertelnym przeszyciu duszy na przykład. Są takie fragmenty. To w ogóle nas zastanawia. Śmiertelne przeszycie duszy, to można by było wnioskować, że duszę można zabić. Ale dusza jest nieśmiertelna, ale o tym będzie zupełnie inne rozważanie kiedyś. Nie, dzisiaj nie będziemy o tym mówić. Niejednokrotnie przeczytamy słowo dusza, a potem jest użyte duch. I tak jakby one były zamiennie używane. I kiedy sprawdzimy to w oryginale, to zobaczymy, że tam jest rzeczywiście inne słowo, greckie słowo. Wiemy, że Biblia jest napisana w Grece, w hebrajskim. Po to jest też w Grece, że ten słownik jest naprawdę bardzo bogaty. Ale jest tam użyte odpowiednie słowo do określenia duch, określenia
duszy. I rzeczywiście może być taki czasami galimatias. No to duch czy dusza? No zdecydowaliby się. I żeby odpowiedzieć, dlaczego tak jest, no niestety odpowiem wam, nie wiem, aczkolwiek przypuszczam, że gdybym był Żydem albo Grekiem, takim starodawnym Grekiem, który zna starożytną Grekę, to wiem, że kiedy Grecy czytają, czy Hebrajczycy, to po prostu biorąc całe słowotwórstwo, całą składową zdania, całą gramatykę, oni to od razu widzą. Widzą, co tam jest grane i o co tu chodzi. No my mamy tłumaczenia i ten język polski nie jest do końca taki bogaty i my nie zawsze widzimy. I w tych tłumaczeniach mamy rzeczywiście użyte duch i dusza czasami jakby zamiennie. Ale na szczęście Słowo Boże, Pismo Święte, Biblia nie jest księgą litery, tylko jest księgą kontekstu. I teraz, kiedy czytamy taki fragment o duchu i duszy, kiedy przeczytamy cały sobie kontekst, to z tego kontekstu jasno możemy wyciągnąć i zobaczyć, że kontekst mówi albo o duchu, albo o duszy. No czasami mówi o dwóch rzeczach naraz, ale rzeczywiście w odniesieniu, że są dwie rzeczy. Te dwa elementy, duch i dusza. Kiedy czytamy w kontekście, kiedy przeczytamy to tak literalnie, rzeczywiście możemy tego nie zauważyć. Jak powiedziałem, to może wprowadzać konflikt, takie niezrozumienie i to nie jest do końca wina właśnie tych ludzi, którzy tego nie wiedzą, bo czytają. Kiedy nawracamy się, kiedy zaczynamy czytać Słowo Boże, zazwyczaj, to jest normalne, czytamy je literalnie. Czyli czytamy, co to jest napisane i odnosimy to literalnie, po prostu litera. Nie zawsze, kiedy zaczynamy czytać Słowo Boże, już mamy Ducha Świętego, który by nam to wszystko tłumaczył. A poza tym Słowo Boże wyraźnie też mówi, że mamy być w społeczności, są nauczyciele, którzy nas poprowadzą, a dobry plan studiowania Słowa Bożego zawsze mówi, że jak kiedy wyciągamy te motywy, wnioski, to one powinny być porównane z innymi. Tak, żebyśmy własnych wniosków po prostu nie wyciągali, tylko przyszli właśnie w kościele, tam gdzie są wskazani też nauczyciele, tam gdzie są ludzie starsi w wierze, żebyśmy po prostu porównali, zobaczyli, czy my czasami nie rozumiemy tego źle. Porównujemy i wtedy widzimy. Więc kiedy czytamy literalnie Słowo Boże, bardzo często możemy trafić na to, że jest duch i dusza zamiennie. Ale Słowo Boże mówi nam o tym, że mamy coś takiego jak ducha, duszę i ciało. Może jeszcze o tym ciele, powrócę do tego ciała. Wiele osób, które mówi o sobie wierzących, ja osobiście nie nazwę ich chrześcijanami. Wyciąga z kontekstu kwestię duszy, używając do tego pierwszego listu Piotra 1:9, ja przeczytam go, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 9 werset. Może jeszcze 8. Tego miłujcie, chociaż go nie widzieliście, wierzcie w niego, choć go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysławioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Bogu chodzi o zbawienie dusz, duszy naszej. I teraz wiele osób, które mówi, że już uwierzyło, to mówi, że Bogu chodzi o duszę, o zbawienie duszy. Tym samym, że ciało się już nie liczy. To są ci tak zwani zazwyczaj zbawieni, na wieki zbawieni. Bo chodzi Bogu o duszę, a moje ciało to se może robić, co chce. I to, że pójdę na imprezę tak, jak chodziłem, i tam właśnie, a będzie dobrze, a będzie nadmiar alkoholu, a będę robił, a przeklinał, a będę inne rzeczy robił, no to przecież to jest tylko ciało. To ciało robi, a nasza dusza jest zbawiona, bo ja uwierzyłem. Więc ludzie wierzący lubią, potrafią i lubią chyba komplikować sobie sprawę, nawet z takim oczywistą rzeczą jak ciało, które widzimy, że jest, to oni nagle to ciało jakby odrzucali. I mówią, że nie żyją już w ciele, my już w ciele nie żyjemy. To też jest tak, że Biblia, kiedy często mówi o ciele, to nie mówi o samym takim fizycznym ciele, no bo nie wiem, ja żyję w ciele i jak z nimi rozmawiam, to oni też żyją w ciele i mówię im, że popatrzcie,
zaraz ci uszczypnę w rękę, będziesz widział, czy żyjesz w ciele, czy nie. Więc oni żyją w tym ciele, ale to, że mówimy o ciele i rzeczywiście list świętego Pawła do Rzymian, 7 i 8 rozdział, często mówi, że nie żyje w ciele, a tam chodzi o uczynki ciała. To nie chodzi o takie fizyczne. No, nie trzeba mieć wiek, szare komórki, myślę, że w zupełności wystarczą do tego, żeby zobaczyć, że dzisiaj będę zbawiony, kiedy chodzi o moją duszę, to moja dusza w czymś tam żyje. No żyje w tym ciele po prostu. Więc żyję w ciele, ale nie popełniam uczynków cielesnych. I ostatnio tutaj mówiliśmy na naszym studium o uczynkach cielesnych, między innymi one opisane są w liście do Efezjan, w liście do Kolosan, czyli tam gniew, zapalczywość, brzydkie słowa, nieprzyzwoite żarty, chciwość, to wszystko to jest to, o czym mówi apostoł Paweł, że już nie żyje w ciele, czyli nie podlega tym uczynkom cielesnym. Ale chciałbym wam jeszcze przeczytać z pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, 2 rozdział i 7 werset. Bo może się wyda nam, że tam sprawa, tam Paweł pisał do Tesaloniczan o tym, o tej duszy, duchu i ciele, ale jak czytam pierwszą Księgę Mojżeszową, za każdym razem tam jest tyle informacji, tyle nowych rzeczy do mnie dochodzi. Nie wiem, ile razy już to przeczytałem, ale za każdym razem. I wiemy, że szatan stara się zafałszować w ogóle tą pierwszą księgę Biblii. Dlaczego? Bo tam jest w ogóle kwestia grzechu. Tam się pojawia grzech, tam się pojawia sam szatan i tam się właściwie pokazuje pokonanie szatana i też próbuje zafałszować i wykrzywić księgę Apokalipsy, tą ostatnią. Ale jak studiuję Słowo Boże, zauważam, że wszystko, co jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej, tej Księdze Rodzaju, to jest naprawdę ważne. Coś, co Bóg nam przygotował i bardzo często Pan Jezus powoływał się na tą księgę. W 7 wersecie przeczytamy tak. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Kochani, tu mamy właśnie przedstawiony duch, dusza i ciało. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi. Tu jest mowa właśnie o tym ciele, kiedy Bóg nas kształtował. Fizycznie ukształtował sobie Adama z prochu ziemi. I tchnął w nozdrza jego dech życia, czyli ducha, który ożywia. Ale co ożywia? Wtedy stał się człowiek istotą żywą. To jest mowa o tej duszy. Tu mamy tą duszę. Bo to dusza żyje. To dusza ma być zbawiona. I to dusza jest nieśmiertelna. Jakby to teraz wytłumaczyć? No ciało. Ja to dość często tłumaczę, kiedy szczególnie z młodymi osobami rozmawiam, kiedy są pytania na ten temat, w szczególności właśnie duch, dusza. Mówię, komputer pewnie widzieliście. Popatrzcie się na komputer. Każdy komputer ma jakąś obudowę, czyli takie ciało. Każdy komputer, żeby działał, musimy podłączyć do jakiegoś zasilania, do jakiegoś źródła prądu. Czy to bateria będzie, czy to będzie źródło prądu, to musimy podłączyć. No i to jest właśnie to tchnienie. To jest ten duch. Chociaż żebyśmy tutaj nie mylili, że, bo to jest takie uproszczenie, że duch jest mocą, tak, tym zasilaniem. On na pewno ma moc, on daje, ale tam jeszcze będziemy dalej mówić o kwestii komunikowania się. Natomiast co z tego, że mam obudowę komputera? Co z tego, że mam prąd? Czy ten komputer będzie działał? Co ja coś na nim zrobię, jeżeli nie mam oprogramowania? Czyli właśnie tej duszy. I tak to z nami wygląda. Bóg nam uformował ciało, dał nam tchnienie życia, aby nasza dusza ożyła. Czym jest dusza? W ogóle czy dusza jest coś takiego jak dusza. Ja myślę, że dzisiaj świat nie ma problemu z tym, czy jest dusza, czy nie. Nawet niewierzący. Aż niewierzący to może w szczególności. No bo wysyp psychologów i psychiatrów jest od groma i trochę w dzisiejszym czasie. W szczególności, że po grecku dusza to psyche. I mamy psychologię, psychiatrię. I ludzie mają jakiś problem, coś ich boli, ale nie boli ich fizycznie ciało, nie bolą ręce, nogi. Można by powiedzieć, że czasami boli serce, ale nie fizycznie boli serce. Boli ich właśnie dusza. Coś ich boli, coś powoduje, że czują się źle.
Co to może być? No my tam wiemy, że to kwestia jest grzech, który oddziałowuje. Natomiast ludzie wiedzą, że coś ich boli, ale to nie jest takie fizyczne. Dlatego powstali psycholodzy, psychiatrzy, zaczęła się ta nauka rozwijać, niestety bardzo często idąc w humanizm i nie mająca nic wspólnego z tym, co Bóg dla nas przygotował. Jeżeli chodzi o kwestię duszy, to no tak możemy też w Biblii zobaczyć, że... A może inaczej pierwsze powiem, zacznę. Kiedy popatrzyłem, patrząc w ogóle, co świat myśli o duszy i zobaczyłem sobie jakieś tam mądre słowniki i rzeczywiście przeczytałem, że duch i dusza to samo. Albo przeczytałem... że dusza ożywia ciało. Ale przecież czytaliśmy przed chwilą, że w Biblii, że to duch ożywia duszę, właściwie duszę. A ta przez to działa ciało. Albo, że dusza jest tym samym właśnie co ciało i składa się z tego samego rodzaju materii. Ja to pamiętam, to w zeszłym roku gdzieś tam czytałem, rozmawiałem o tym, czy przysłuchiwała się temu Olcia i Olca przyszła i mówi, ale bzdura. Więc ona wtedy miała 9 lat. Duch i dusza to nie jest ta sama materia, z której się składa. Ale kiedy sięgniemy do Biblii, to rzeczywiście możemy tam przeczytać coś takiego, żeby nie pić krwi, bo tam jest dusza. Jest taki zapis. Ale czy krew jest duszą? No nie do końca. No nie do końca. Czym jest ta dusza? W krwi jest oczywiście życie. Krew przenosi nam wszystkie tego rodzaju substancje. Ona na pewno ożywia. Ale gdybyśmy mieli tak powiedzieć, czym jest dusza, poczekajcie, ja sobie tutaj wypisałem, żeby tak... No i zbyt dużo notatek, dobrze. Dusza to jest składowa wielu elementów. Tych ożywiających, które są w krwi. Dusza to są nasze emocje też, które działają. Bo my mamy emocje. Oczywiście mamy pilnować, aby te emocje nie wzięły góry nad rozsądkiem. Chociaż rozsądek to też jest poniekąd jakaś rodzaju emocja. Więc ta dusza to jest też chęć relacji bycia z drugą osobą. To jest chęć relacji oczywiście z Bogiem, ze Stwórcą, szukania, tak jak tutaj może posłużę się tym przykładem brata, siostry Ewy, on szuka jakiejś tam, jakiegoś Boga, jakiejś mocy, jakiejś siły, tak? I w tym pierwszym etapie to właśnie dusza domaga się czegoś, bo dusza wie o piekle, wie o potępieniu, bo to Bóg wszystko zaszczepił właśnie w tej duszy. I to zaczyna nas boleć, to zaczyna nas niepokoić. Więc dusza są tymi emocjami, tą relacją, tym życiem w środku nas. No, nie da się powiedzieć jednoznacznie. Natomiast na pewno duch pochodzi od Boga i daje życie właśnie tym emocjom, tej relacji. Temu naszemu wewnętrznemu ja. To, co nas właśnie czasami boli. Więc mamy ciało, mamy ducha, który pochodzi od Boga. Może to też warto zaznaczyć, że duch, to tchnienie życia oczywiście pochodzi od Boga. To Bóg ożywia. I kiedy człowiek umiera, ten duch wraca zawsze do Boga. Tego ducha ma każdy człowiek. Nieważne, czy on jest wierzący, czy niewierzący, tego ducha dostaje każdy człowiek. Kiedy rodzi się, kiedy dochodzi do tego podziału mejotycznego, połączenie tych gamet męskiej i żeńskiej, tworzenie się zarodka, to Bóg daje tam tchnienie życia. I to zaczyna rosnąć. To jest od Boga. I kiedy my to uśmiercamy, no dzisiaj o zgrozo, ludzie popełniają morderstwa na ludziach, na życiach nienarodzonych, ale one już żyją i Bóg zabiera tego ducha do siebie. Ten duch zawsze wraca. Tego ducha mają wszyscy ludzie, każdy. Ile nas tam jest? Nie wiem, 8 miliardów teraz?
może więcej, każdy ma tego ducha, żeby żył i żeby jego dusza ożyła. Ten duch to nie jest Duch Święty. I teraz, kiedy są ludzie wierzący, bo tego ducha z małej litery mają wszyscy, ale ludzie wierzący dostają jeszcze w pewnym momencie jakby czwarty element, Ducha Świętego. I o tym zaraz będziemy zresztą mówić. Chciałbym jeszcze przeczytać list do Hebrajczyków 4:12, który też pięknie wskazuje na to, że duch i dusza nie jest jednym, ale co są dwa elementy. Tam możemy przeczytać takie dość znane słowa, zazwyczaj w innym kontekście je używamy, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Czyli widać, że duch i dusza są dość blisko ze sobą powiązane, ale są to dwa elementy i Słowo Boże potrafi je rozdzielić. I teraz chciałbym, bo mamy też dzieci, żeby się też dobrze nauczyły, a myślę, że i nam to może pomóc. Myślę, że tym, którzy też nas oglądają, też może właśnie pomóc, więc poprosiłbym moje dzieci. Ze względu na to, że nie ma Samuela, więc będzie tata Samuela. Żebyśmy sobie tak wyobrazili, jak to wygląda. Poproszę was tutaj, chodźcie. I jak to wygląda w praktyce? Jak wygląda takie ciało? I zróbmy sobie tak, że ono się składa z trzech elementów. I tu będzie ciało, tu będzie dusza, a tu będzie duch. I popatrzcie się. Teraz, kiedy mówimy o tym ciele, to Bóg daje tchnienie i ten duch ożywia tą duszę. Ale kiedy nie ma tam Ducha Świętego, to zawsze jest tak, że ta dusza lubi się bawić z ciałem. I oni się razem bawią. I wtedy ta dusza popełnia uczynki cielesne. No bo ciało to jest ciało. Ono sobie tam gdzieś do swojego świata chce iść. Ale Bóg dał nam ducha i przez tego ducha kontaktuje się z człowiekiem. No nie inaczej. Śpiewaliśmy przed końcem, jesteśmy tą świątynią, oczywiście wierzący, tak? No ale dobrze, kiedy człowiek nie przyjął Ewangelii, nie usłyszał tej Ewangelii, albo może usłyszał i nie przyjął, to czy Duch Święty komunikuje się z tym człowiekiem? No chciałby, ale się nie komunikuje, więc Duch tam właściwie ma wolne. A ci dwoje się tam bawią. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, i dzisiaj Duchem Świętym będzie moja żona, miała być Ania, ale tam ona operuje w tym wszystkim i ten, ale więc tak, proszę mi, tak. I popatrzcie, kiedy przychodzi Duch Święty i widzi, że ta dusza bawi się, a Duch nie, bo oni, wiecie, on jest starszy, w ogóle oni się z nim nie chcą bawić i oni się tak, wiecie. Przychodzi Duch Święty i co Duch Święty mówi do Ducha? Masz się z nimi bawić, ale on mówi, Duch Święty powiedział, tak, mama powiedziała, że macie się ze mną bawić. Tak to mniej więcej wygląda, tak? I wtedy ten Duch komunikuje się z duszą. No i ta dusza mówi, no dobra, będziemy się bawić. I ona się tutaj. I kiedy przychodzi ten Duch Święty i zaczyna mówić, bo kiedy są mamy w piaskownicy, to wiecie, jak nie ma opieki, to wszystkie dzieci są takie same. Nieważne, czy one są wierzące, czy niewierzące, one są takie same. Czy pastora, czy nie pastora. One tam sobie robią wszystko. Ale kiedy jest mama, przychodzi, to dzieci wtedy muszą bawić tak, jak mówi mama. Więc przychodzi ten Duch Święty i mówi do ducha, a duch mówi do duszy. I wtedy bardziej zaczyna się ta dusza zbliżać do ducha. I słuchajcie, kiedy zaczynają się bawić, to to ciało zostaje samo. Ono automatycznie widzi. Żeby się bawić, to trzeba się przybliżyć. Ale tym samym przybliża się do tego ducha, a tu jest jeszcze Duch Święty. I człowiek staje się święty. Bo kiedy Duch Święty do nas przychodzi i powiedzmy, byliśmy kiedyś złym człowiekiem, piliśmy na umór,
Wyglądaliśmy, jak wyglądaliśmy. Nasze ciało wyglądało tragicznie. To kiedy Bóg przychodzi, chcąc, nie chcąc, kiedy ożywia tą duszę przez ducha, to i to ciało też się zmienia. Nie wiem, widzieliście nieraz zdjęcia? Może to nie są, nie wiadomo jak piękni już od razu, ale zaczynają być schludni, umyci, bardziej tacy uśmiechnięci. Ta twarz, ta cera już nie jest taka, wiecie, szara, tylko zaczyna promienieć. Bo przychodzi do nas Duch Święty, komunikuje się przez ducha, dusza przyciąga duszę i przychodzi automatycznie. Chociaż na początku bywa tak, że jak jeszcze przyjdzie ten Duch Święty i mówi do tej duszy, to ta dusza tak też spogląda i mówi, a dobra, to jeszcze na chwileczkę. No i wiecie, tak, pobawię się i nie ma tutaj kontaktu. I wtedy, no wtedy wiecie, co się dzieje. Zazwyczaj są upadki. Ale znowu Duch Święty działa, ta Duch mówi, ale Duch Święty mówił tu. Okej, tu. I znowu tu. I znowu tu. Aż w końcu zaczyna rozumieć ta dusza, że tu się opłaca. A ciało? Ciało też widzi, że to się opłaca, bo będziemy się bawić, przecież nie będę się sam bawił. Mogę grać sam na Xboxie? No fajnie jest, tylko że ile można? Już. I już trzeba bawić się razem. I tak działa po prostu, kiedy my mamy, tak to Bóg świetnie ustalił. On nas stworzył na swój obraz. Można powiedzieć, że Bóg też składa się z takich trzech elementów, no trzech osób, tak? Jest Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. I my jesteśmy na Jego obraz stworzeni. I dał nam ducha, mamy tą duszę i mamy ciało. I ten czwarty, który jest bardzo ważny w tym wszystkim, żeby to wszystko ładnie działało, Duch Święty. Ale Duch Święty komunikuje się właśnie z naszym duchem i dlatego my ożywamy. Na razie dziękuję. Mam nadzieję, że taka prosta scenka wielu osobom, w szczególności dzieci, żeby też wiedziały. Bo to też jest ważne, abyśmy wiedzieli, że z czego jesteśmy stworzeni i jak to wszystko wygląda. Kiedy nie ma Ducha Świętego, kiedy ten nasz duch nie kontaktuje się z Duchem Świętym, to niestety dusza lgnie do ciała. Bo między ciałem a duchem jest wojna. Jest konflikt niestety. I tylko Duch Święty jest w stanie zrobić tak, że ich pogodzi. I będzie kontaktował się z duchem i cały człowiek będzie mógł właśnie być zbawiony. I tu jest, jeszcze przeczytam, popatrzcie, a cały duch wasz i dusza, powracam do Tesaloniczan, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc tym samym obalając to, że duszę mam zbawioną, to ciało może robić co chce. Nie. Bóg mówi i ciało też ma być beznagane. I duch ma być beznagany. I dusza ma być beznagana. Co z tego, że dusza będzie zbawiona, jak Bóg wzywa nas, aby te trzy elementy były beznagane. Dlaczego? Bo to Bóg stworzył. Bo to Bóg dał. Więc a dzisiaj, kiedy Bóg mieszka w nas przez Ducha Świętego, to my nie należymy do samych siebie. Ostatnio mówiliśmy. My automatycznie sprzątamy przed przyjazdem gości, nawet teściowej. Więc tym bardziej przed pojawieniem się, czy podczas już pojawienia się Ducha Świętego. Sprzątamy nie po to, żeby On do nas przyszedł, tylko On już do nas przyszedł i te uczynki teraz wypływają z tej wiary, bo już jest Duch Święty. Bóg nam dał wcześniej, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Słuchajcie. Kiedy to już sobie zrozumiemy, wyobrazimy, jak to jest, to słuchajcie, my jesteśmy właśnie ludźmi. Nasza dusza pragnie kontaktu z Bogiem. Pragnie tej relacji, żebyśmy ją mieli. Ale to jest możliwe tylko przez ducha. I słuchajcie, jak to w ogóle wyglądało? Kiedy my mamy Stary Testament, mieliśmy ludzi, to możemy przeczytać o Adamie i Ewie w ogrodzie Eden. Jak oni się kontaktowali z Bogiem? Bezpośrednio, face to face. Z Bogiem. Dlaczego? Bo nie było grzechu. Świętość Boga ich nie zabiła, tylko że nie było grzechu.
I to było piękne. Oni mieli face to face, tak, twarzą w twarz, mogli się z Bogiem. Tam Bóg się przechadzał i oni mogli skontaktować się z Bogiem. Ale popatrzcie, kiedy zgrzeszyli, jakoś podświadomie od razu się pochowali. Oni się od razu pochowali, pokryli się. I potem, jak już czytamy następne historie, to słyszymy, że Bóg kontaktował się z ludźmi poprzez no, głos. Można było na tej górze usłyszeć głos, taki wielki, potężny, że nawet ludzie się bali. Nagle wszyscy byli tacy odważni, a tam Bóg. Ale jak Bóg się odezwał, to wszyscy się bali, łącznie ze zwierzętami. I mówią, dobra Mojżesz, ty idziesz. Więc Bóg się kontaktował. Oczywiście Bóg kontaktował się też w sposób fizyczny, ale jak? Przez ogień, przez krzak palący się, przez ten obłok za dnia i słup ognia w nocy, przez skałę. Ale co to był? To wszystko był Jezus Chrystus. Więc i oczywiście mamy tam Jozue widział anioła pańskiego, czyli Jezusa Chrystusa. Tam właśnie czytaliśmy o tym, jak Abraham spotkał tych trzech, powiedzmy tak, aniołów. Jednym był anioł pański, czyli Jezus Chrystus, bo to jest określenie po prostu Jezusa Chrystusa. Oczywiście w Starym Testamencie też czytamy o tym, że Duch Boży spoczywał na niektórych prorokach, na królach. I też tak się kontaktował Bóg. Jeżeli chodzi o Nowy Testament, no to mamy tam oczywiście Pana Jezusa, który też bezpośrednio, twarzą w twarz kontaktował się z ludźmi. Natomiast Pan Jezus został zabrany. I teraz otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 14 rozdział. Czytaliśmy to ostatnio. Pan Jezus, kiedy był na ziemi jeszcze przed pochwyceniem, tylko w niebostąpieniem, mówił do swoich uczniów, słuchajcie, ja idę do Ojca, ale ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Co tutaj Pan Jezus mówi? No mnie już nie będzie, ale nie zostaniecie sami. Dostaniecie Ducha Świętego, Pocieszyciela. I o tym wspominaliśmy. Pocieszyciela, Ducha Świętego, ale innego Pocieszyciela. I użyte jest tam słowo, to słowo alos. Czyli innego, ale tego samego rodzaju. Tej samej kategorii, następnego. Nie wiem, moje dzieci czasami mówią, a ja mam takie samo, tylko inne. Albo takie samo, albo inne. Tak? A w tym przypadku jest tak innego, ale takiego samego. I słuchajcie, to wychodzi, że te dzieci tak nie do końca. Znaczy, ja wiem, że one o czym innym myślą, ale to nie do końca jest takie, że może być coś takie same, a inne. Albo inne, a takie same jednak. I o tym nam mówi Słowo Boże. I to rzeczywiście możemy zobaczyć, kiedy sięgniemy do Greki, bo my mamy słowo inne, to inne i nam się kojarzy inne. Natomiast Greka mówi o innym, tej samej kategorii, takim samym, chociaż nie jest to ten sam, ale jest identyczny. Mówiliśmy tu ostatnio o krzesłach. Powiedzmy, że te krzesła są identyczne, ale można by było zobaczyć, że tam ma ryskę takie, już nie są. Jeżeli chodzi o kwestię tego Pocieszyciela, on jest toczka w toczkę, identyczny jak Pan Jezus i jeszcze tam mówi, że da ze swego, tylko to już napisane w 16. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi wszystko, co ma Ojciec moje jest, dlatego rzekłem, że z mojego weźmie i wam oznajmi. I tutaj jest też piękne pokazanie, że Pan Jezus mówi, wcześniej że on też powiedział to, ja i Ojciec to jedno jesteśmy. A teraz mówi, to wszystko ja dostałem od Ojca, to jest moje. I teraz ja to daję, bo chcę temu Duchowi Świętemu. Więc tym samym dostajemy Pocieszyciela. I teraz, kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba, a 10 dni później wstąpił Duch Święty, kiedy narodził się Kościół, to fizycznie z nami jest Duch Święty. Fizycznie z nami jest Duch Święty. Ale to nie jest inny Bóg. To jest dokładnie ten sam Bóg. Taki sam, jak
Bóg Ojciec, taki sam jak Jezus Chrystus. Chociaż to są trzy różne osoby i rzeczywiście one miały różne zadania, to one są takie same. Ciężko nam się to może czasami rozumieć, pojąć naszym rozumem, jak to jest taki sam, inny, a drugi jest taki sam. Wiecie, no jeden Bóg, a jednak trzech. No, chcąc, nie chcąc, widzimy, albo staramy sobie to uświadomić, kiedy mówię do Boga, Jezusa i ma to trafić do Ojca, to jest jakiś pośrednik i jest jakieś opóźnienie czasowe. Nawet gdyby było milisekundowe, to jest opóźnienie czasowe. Tak sobie gdzieś to nieraz próbujemy wyobrazić, ale tak nie ma. Ciężko jest nam naszym sobie ludzkim umysłem wyobrazić tą jedność w trzech osobach, ale ona jest. I ją przyjmujemy oczywiście przez wiarę. Ale słuchajcie, może jeszcze raz poproszę ducha, ciało, duszę i Ducha Świętego. I popatrzcie się. Kiedy ci troje stają się tym ciałem, weźcie się teraz za ręce i takie kółeczko zróbcie. Kółeczko. I słuchajcie, kiedy przychodzi Duch Święty, tak jak śpiewaliśmy, a o tym mówi 1 Koryntian 3,16, to Duch Święty jest w nas. My stajemy się Duchem Świątynią, tak? Więc Duchu Święty. No tak, wejdź tutaj. Popatrzcie się. I On jest w nas. I to jest w tym ciele. Ale żebyśmy sobie to wyobrazili. A tu byłeś duchem. Dobra. To ciało funkcjonuje. Ale żeby ono funkcjonowało, to tak się Bóg uwidziało, że ten Duch Święty kontaktuje się z duchem. A czy oni się trzymają? To jest tak szybki przepływ, że niezauważalny w ogóle, bez żadnych strat na łączach. Jakkolwiek to nie jest reklama, to tak po prostu jest, to jest prawdziwe. Nie ma żadnych strat na łączach. I tym samym to ciało może bezpośrednio kontaktować się z Bogiem. I ono się kontaktuje z Bogiem. Z którym Bogiem? No z jednym Bogiem, bo jest tylko jeden Bóg. Z jednym Bogiem. Właśnie. Mamy Ducha Świętego, a do kogo modlimy się? Zazwyczaj. Do Boga. Do Boga Ojca. Modlimy się czasami do Pana Jezusa. Ale jest jeden Bóg. I ten Duch Święty komunikuje się z Duchem. A Duch komunikuje się z Duchem Świętym. I tak dzisiaj, po wniebowstąpieniu, po zesłaniu Ducha Świętego, tak dzisiaj my kontaktujemy się. No i teraz w takim razie, bo to wiem, że się pojawia pytanie, to ja się źle modlę? A ja nie wiem, czy się źle modlisz, jak się modlisz. No bo właśnie, kiedy Duch rozmawia z Duchem Świętym, a Duch Święty rozmawia z tym Duchem, no to przecież ta rozmowa jest czym innym, jak nie? No modlitwą, no bo my jak modlimy się, tutaj brat mówił, czytamy Słowo Boże i modlimy się, ale modlitwa to nie jest tylko monolog. W modlitwie my się modlimy i to jest dialog. Nie wiem, ja przynajmniej tak się modlę, to nieraz się modlę, ale mam tak jakby przestój zastanowienia i jakby no przychodziło na mnie takie zrozumienie. To przecież Bóg mówi. Czasami mi mówi. Takie mam przeczucie. Otwórz Biblię i od, nie wiem, tam Jana, Ewangelię Jana poczytaj. I rzeczywiście mam to wyłożone. Ale czasami modlę się taką zadumę, wejdę i no i to Bóg do mnie mówi. Więc to jest modlitwa, więc tutaj mamy kwestię modlitwy. No ale właśnie, nie wiem jak, ja się przyznaję, ja jak się modlę, to zawsze się modlę, Panie Boże, Panie Jezu, czasami się modlę, Ojcze. W ogóle kiedy mówimy, dobra, dziękuję Wam, Duchy Święte. Kiedy w ogóle tak mówimy o modlitwie, bardzo często mówimy Panie Boże. To jest takie normalne, Panie Boże. Mówimy Panie Jezu. Kto mówi Panie Duchu Święty? No nie ma Panie Duchu Święty. Po prostu mówimy Duchu Święty. Ale słuchajcie, Słowo Boże mówi, że Duch Święty jest identyczny, jest tym samym Bogiem, co Jezus Chrystus. Mogliby mówić Panie Duchu Święty. Sami wiecie, że Duch, Bóg ma różne imiona. Jahwe,
wielki, wszechmocny, Emanuel, Jezus, Duch Święty, Duch Boży, Duch Prawdy. Przepotężna ilość imion po prostu Boga jest. Mówię Emanuel. Bo to jest jeden Bóg. Dzisiaj Bóg nam daje Ducha Świętego, tą osobę. I ta osoba jest i ona, przez nią się komunikujemy. Ale czy to znaczy się, że jak pomodlę się do Jezusa, to jest źle? Albo jak się modlę do Boga, Ojca, a jak się i modlę się do Jezusa, a nie mam w zwyczaju, albo nie modliłem się nigdy do Ducha Świętego, to znaczy się, że to jest złe? Jest jeden Bóg. Jeden Bóg. Ten sam Bóg. Duch Święty w nas mieszka. My komunikujemy się z naszym duchem, z Duchem Świętym. My mówimy do Boga. A Bóg mówi do nas w ten sposób. Chociaż wyrażamy, mamy swoje przyzwyczajenia. Wyrażamy, Panie Boże, zmiłuj się nade mną. Panie Jezu, przyjdź. Oczyść mnie. Panie Jezu, bądź moim Panem i Zbawicielem. Fakt faktem. Ja myślę, że to się wzięło stąd, że nie modlimy się do Ducha Świętego, ponieważ rzeczywiście w Biblii, kiedy popatrzymy, nie ma tam żadnej takiej formułki, zwrotu, o to mi chodzi, że ktoś modli się do Ducha Świętego. Możemy spotkać Pana Jezusa, który modli się do Ojca, jak najbardziej. Ale do Ducha Świętego nie. Natomiast no oczywiście pojawia się tutaj pytanie, czy możemy się modlić do Ducha Świętego. Jeżeli mamy Ducha Świętego, to i tak się modlimy do Niego. Bo On się komunikuje z moim duchem. To Bóg dał mi tego ducha. Ten duch jest dokładnie tym samym Bogiem. I Pan Jezus mówi, ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. On jest w nas. Ojciec da tego innego Pocieszyciela na prośbę Pana Jezusa, żebyśmy z sierotami nie zostali. Słuchajcie, mamy tego ducha, mamy Boga, z którym rozmawiamy się, a Bóg z nami rozmawia. Jeżeli mówimy, Panie Jezu, nie ma problemu, bo to jest ten sam Bóg. Po prostu, jeżeli my wiemy, że my wierzymy w Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego i uznajemy ich, te trzy osoby, jako jednego Boga, to nie ma problemu. Ale te osoby mają atrybuty boskie. Myślicie, że Syn ma inne atrybuty boskie niż Ojciec, a Duch inny niż Syn? To są dokładnie te same atrybuty, bo to jest dokładnie ten sam Bóg. Więc kiedy my modlimy się, to modlimy się po prostu do jednego Boga, który jest w trzech osobach. Rzeczywiście rzadko się spotyka, żeby ktoś się modlił do Ducha Świętego, ale śpiewać pieśni to już jest inaczej. Mamy pieśń, spocznij na nas Duchu Pana. Kiedy my mówimy do Boga, to my wyrażamy, to jest modlitwa. I czy to jest coś złego, że mówię, spocznij na mnie Duchu Pana? Jaki Duchu? No Duchu Święty, Duchu Boży. I przeczytamy jeszcze Ezechiela 37, od 1 do 14 na koniec. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Panem.
Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości jedna kość do drugiej i spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi wszechmocny Pan. Przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano, wtedy wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli. I stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wyprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi. Poznacie, że ja Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Kochani, kiedy ja czytałem to, a potem czytam, kiedy Pan Jezus rozpoczyna swoją wędrówkę, swoją naukę, to on idzie przez dolinę cienia śmierci. Ludzi, którzy niby wierzący, ale nie żyją, są zmartwieni. I tutaj powstały kości, ale w nich nie było życia. Dlaczego nie było życia? Bo nie mieli ducha. I to samo Pan Jezus mówi, wierzcie Ewangelii, a dostaniecie Ducha Świętego, który was ożywi. I czym jest to ożywcze tchnienie? Duchem Świętym. Prorokuj do ożywczego tchnienia. Czyli mów do ożywczego tchnienia. Mów do Ducha Świętego. Módl się do Ducha Świętego. Nie ma rzeczywiście bezpośrednio modlitwy do Ducha Świętego, ale Bóg ma wiele imion. Kochani, tu nie chodzi o to, żeby się rozliczać teraz. Modliłeś się dzisiaj do Ojca? Modliłem się. A do Jezusa? Modliłem się. A do Ducha Świętego? Zapomniałem. To pomódl się. To nie jest tak. Kiedy modlimy się w ogóle, to my po prostu musimy wiedzieć, że my modlimy się do Boga, wspaniałego Boga, potężnego, który jest w trzech osobach. Dzisiaj Bogu się zawidziało i obdarzył nas w swojej łasce tym, że Duch Święty, Bóg sam mieszka bezpośrednio w tych, którzy uwierzyli, którzy odrzucili grzech i On się tak z nimi komunikuje. Dlaczego to jest tak ważne? No bo jest ważne, żebyśmy mieli Ducha Świętego. Żebyśmy widzieli, że to jest Bóg, który w nas mieszka, bo bez Ducha Świętego nie ma nowego narodzenia. Jeżeli my dopuszczamy Ducha Świętego do siebie, ale ograniczamy Go w boskości, to niestety całego Boga ograniczylibyśmy w boskości. Kiedy powiemy, że nie możemy się modlić do Ducha Świętego, no niestety ograniczamy Boga w Jego boskości, w Jego atrybucie. To po prostu jest kwestia braku zrozumienia, braku poznania. Ja nie mówię, że tu my przekreślamy kogoś i wiecie, dajemy na wieczne potępienie. Natomiast my musimy sobie zdać sprawę. Przecież modlimy się przez ducha, mówimy. To nam łatwo wychodzi, przez ducha. Ale tak to właśnie wygląda, jak tutaj było. To ciało trzyma się za rączki, w środku jest duch. Przez ducha modlimy się do Boga. Ale ten duch też jest Bogiem. Przez Niego, czyli do Niego wypowiadamy. Ale wiedzmy, że to jest pełen Bóg. Każda osoba jest tym samym Bogiem. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wiedzieli, że mamy ducha, duszę i ciało. Te trzy składowe nasze elementy są potrzebne. To ciało nas wiedzie niejednokrotnie. Znaczy utrzymuje tą duszę i prowadzi tą duszę. Duch zasila po co? Abyśmy się podzielili tym czwartym, który w nas jest. Duchem Świętym. I aby oczywiście, kiedy nasze ciało mówi, ale skąd ono mówi? Mówi Duch Święty do naszego ducha, duch mówi do duszy, dusza mówi do ust, usta wypowiadają słowa prawdy do następnej osoby, która nie ma tego Ducha Świętego i wtedy do czego mówi? Do ciała, ciało do duszy, dusza, Duch Święty, chodź do mnie. I ten kawałek Ducha Świętego z nas
tak wiecie, no, to wszystko od Boga, to Bóg o tym decyduje, ale powiedzmy, Bóg decyduje, dobra, ty kawałku ducha możesz teraz iść tu, bo dostajemy zalążek, tak? On w nas rośnie. Zadatek. Kochani, żebyśmy wiedzieli, jak ważne jest mieć posiadanie Ducha Świętego. Jeżeli będziemy go mieli i wiedzieli, że on jest w pełni Bogiem, to drzwi przed nami stoją otworem, bo będziemy już nie my działali, ale Bóg w nas. Amen. Amen.